Doktor z języka łacińskiego tłumaczy się na mistrz lub nauczyciel. Określano tak przed laty tutorów, którzy opiekowali się wyrastającymi na dworach szlacheckich przyszłymi elitami społecznymi. Do dziś nazwa ta budzi szacunek. Jako stopień naukowy oznacza uznanie gruntownej wiedzy, wkładu w rozwój nauki i aktywności w pracy na uczelni. Jest to także przepustka do rozpoczęcia prowadzenia zajęć i edukowania kolejnych pokoleń studentów. Jak wygląda obrona doktoratu? Czym jest przewód doktorski i kto decyduje o przyznaniu tego stopnia naukowego? O tym wszystkim opowiemy Wam w tym krótkim materiale. Miano doktora można uzyskać we wszystkich krajowych jednostkach organizacyjnych, którym uprawnienia takie przyznała Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. O otrzymaniu takich uprawnień przez placówkę decyduje szereg czynników. Chodzi głównie o liczebność kadry profesorskiej oraz od 2018 roku także doktorskiej, pracującej na co dzień na konkretnej uczelni. Stopień doktora, podobnie jak później stopień naukowy doktora habilitowanego, jest nadawany w drodze postępowania wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o jego nadanie. Osoba taka musi mieć już tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny. Co prawda ustawa do niedawna przewidywała w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach możliwość nadania stopnia doktora osobie posiadającej jedynie licencjat lub pierwsze 3 lata studiów magisterskich, ale w praktyce sytuacje takie były ekstremalnie rzadko spotykane. Jednym z zasłużonych, który w taki nadzwyczajny sposób otrzymał stopień doktora, był wybitny matematyk Stefan Banach, którego historię możecie poznać dokładniej w naszym materiale z serii Historia polskiej nauki. Moment wyrażenia przez kandydata chęci wszczęcia procedury jest równoznaczny z otwarciem tzw. przewodu doktorskiego, czasem określanego także postępowaniem doktorskim. Nad prawidłowością wszystkich czynności w przewodzie doktorskim czuwa specjalnie powołana do tego celu komisja, a warunki prowadzenia samego przewodu są ściśle regulowane przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym. Wszystkie czynności przewodu doktorskiego to otwarcie przewodu na wniosek kandydata, przeprowadzenie egzaminów doktorskich, recenzje naukowe pracy doktorskiej, obrona dysertacji, czyli oryginalnej pracy doktorskiej. Często mówi się o niej także, że jest to obrona rozprawy doktorskiej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ubiegającego się o tytuł naukowca, otrzymuje on przydział promotora. Jest to ostatni etap pracy naukowej, w której występuje ta forma zależności i wsparcie starszych stażem badaczy. W przypadku dysertacji, a więc pracy dyplomowej, pisanej w celu otrzymania stopnia doktora, oczekuje się, aby zawierała ona oryginalne wyniki autora, wnoszące istotne nowe treści do rozwoju nauki. Co ciekawe, w niektórych krajach otrzymanie stopnia naukowego następuje automatycznie po przedstawieniu pracy doktorskiej i uzyskaniu pozytywnych jej recenzji. W większości jednak, m.in. w Polsce, wymagana jest jeszcze publiczna obrona dysertacji doktorskiej oraz multidyscyplinarny egzamin ustny. Na każdym z tych etapów naukowcy reprezentujący dziedzinę rozwijaną przez kandydata weryfikują jego wkład i dorobek badawczy pod względem rzetelności metodologicznej. Uwagę zwraca się także na jego oryginalność i wartość merytoryczną. Po egzaminach, weryfikacji dotychczasowego dorobku naukowego i uznaniu przygotowanej pracy jako wartościowej przez środowiska naukowe, dochodzi więc do publicznej prezentacji. Obrona pracy ma charakter publiczny. Oznacza to, że jej termin jest ogłaszany i każdy ma prawo w niej uczestniczyć, a także zadawać doktorantowi pytania dotyczące tematu jego pracy. Przewód doktorski kończy się jeszcze w tym samym dniu, bez względu na rezultat. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zamyka go uroczysta przysięga. Przewód można też zamknąć w dowolnej chwili, na wniosek zainteresowanego, ale w praktyce dzieje się to bardzo rzadko, bo zgodnie z ustawą oznacza to w przyszłości konieczność wszczęcia całej procedury od początku. Zagadnieniem osobnym, aczkolwiek często podnoszonym w dyskusji publicznej, jest tytuł honorowy – doktor honoris causa. Taki zaszczyt nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia. Nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym za różne zasługi. Samo sformułowanie doktor honoris causa oznacza właśnie doktor za zasługi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać nawet kilka tytułów honorowych. Dobrym przykładem może być życiorys polskiego inżyniera budownictwa,
Bohdana Lewickiego, który za swój wkład naukowy otrzymał tytuł honorowy zarówno na Uniwersytecie Technicznym w Göteborgu, jak i na Politechnice Śląskiej. Co ciekawe, tradycja anglosaska dopuszcza kilkadziesiąt równoważnych tytułów doktorskich dla poszczególnych dziedzin wiedzy i fakultetów. W Wielkiej Brytanii istnieje także mały doktorat, przyznawany osobom, które rozpoczęły studia doktorskie, ale z jakichś względów ich osiągnięcia, np. oryginalność pracy, nie były wystarczające do przyznania stopnia pełnego doktora. Niezależnie od przyjętego nazewnictwa i dokładnego przebiegu ewoluujących przez lata procedur, doktorat to bardzo ważny krok na drodze kariery naukowej. Łączy się z koniecznością aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni, praktyką wykładową i opracowaniem oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy akademickiej. Tak jak przed laty tutorzy na dworach szlacheckich, tak obecnie kadry doktorskie w dużej mierze odpowiadają za rozwijanie i kształcenie przyszłych elit, samemu będąc jedynie na pierwszej linii rozwijania różnych dyscyplin naukowych.